Cześć, z tej strony Kuba Łyko, witam Was w odcinku, w którym przedstawimy sobie rady, techniki oraz umiejętności, które przybliżą Was w stronę osiągnięcia sukcesu zarówno na płaszczyźnie biznesowej, jak i w życiu osobistym. Znajdziecie w nim wypowiedzi utytułowanych przedsiębiorców, trenerów oraz psychologów, którzy posiadają duże doświadczenie w omawianych przez siebie kwestiach. Jeżeli macie swoją ulubioną zasadę, to podzielcie się nią na dole, a teraz zapraszam do oglądania i nie zapominajcie o działaniu. Jak coś was uderzy, poczujecie strach, stres, złość, samoobwiniać się będziecie, to musicie się na tym złapać. To jest klucz. Złapać się na tym, że ego przejęło kontrolę nad wami, że czujecie tą daną emocję, zaobserwować to w ogóle. To jest pierwsza, najważniejsza rzecz. Jak już się na tym łapiemy, że czuję się tak, nie tak jak chcę, to w tym momencie trzeba się zastanowić, jak się chcecie poczuć. Mi bardzo na samym początku pomagało w tym to, żeby połączyć trzeba tak jakby dwie rzeczy. Ciało, no i wolę, czyli umysł. I teraz, jak się garbisz, masz ponurą minę, ciężko być szczęśliwym. Ale jak się wyprostujesz i uśmiechniesz, i teraz możesz spróbować, no to nagle się to okazuje turbo proste. I okazało się, że nasza sylwetka ma nieprawdopodobne znaczenie do tego, jak my się czujemy. Zacząłem chodzić bardziej wyprostowany. Częściej zacząłem się uśmiechać. Dzięki czemu czuję się na co dzień po prostu lepiej. Bo te dwie rzeczy trzeba ze sobą połączyć. A w związku z tym, że wywodzę się ze sportów wyczynowych, czyli tak jak tu widzicie te rakietki, pucharki, nastukałem trochę w swoim życiu mniejszych, większych sukcesów, to zrozumiałem, że kluczowy tak samo jest oddech. I kochani, jak czujemy jakiś stres, jak czujemy się źle, no to jak byłem tenisistą, nie wiem, zepsułem dwie, trzy ważne piłki, odwracam się w stronę siatki i to był moment, w którym trzeba się uspokoić, trzeba na nowo wejść w stan, który chcę. Tak samo jak byłem jakiś przymulony, jakiś zmęczony i jest krzyknięcie, dawaj! I pobudzam się w ten sposób do tego, żeby stać się wojowniczy. No i teraz jak połączymy sobie te trzy rzeczy, czyli świadomą wolę, żeby poczuć się jakoś, sylwetkę, żeby była otwarta i do tego jeszcze poruszymy oddech, razem jesteście w stanie, jak wybitni sportowcy, sobie tak zmieniać stany emocjonalne. Nie jest to takie proste na samym początku, bo najtrudniejsze jest zaobserwować to, że się czujecie nie tak, jak chcecie. Bo my pod wpływem ego, jak te roboty, po prostu idziemy przez ten dzień i się nie zastanawiamy, jak się czujemy. No tak mają ludzie nieświadomi. A Bayer polega na tym, żeby w każdej sekundzie życia wiedzieć, jak się czujesz, jak chcesz się czuć. Jeśli organizujesz swój umysł do pewnego porządku, to on z kolei porządkuje cały system. Twoje ciało, twoje emocje, twoją energię. Wszystko to jest zorganizowane w określonym kierunku. Gdy te cztery wymiary ciebie, twoje ciało fizyczne, twój umysł oraz twoje emocje i fundamentalna energia życiowa jest zorganizowana w jednym kierunku. Kiedy już to osiągniesz, wszystko, czego sobie zażyczysz, stanie się bez kiwnięcia palcem. Warto byłoby go wspomóc aktywnością, ale nawet bez aktywności możesz zamanifestować to, co chcesz, jeśli uporządkujesz te cztery wymiary w jednym kierunku. I oczywiście utrzymasz się konsekwentnie przez pewien okres czasu. W tej chwili problem z twoim umysłem polega na tym, że w każdej chwili zmienia on swój kierunek. To tak jakbyś chciał gdzieś podróżować i co dwa kroki zmieniałbyś kierunek. W takim wypadku prawdopodobieństwo, że dotrzesz do celu, jest bardzo małe, chyba że stanie się to przez przypadek. Tak więc uporządkowanie naszego umysłu i wewnętrzne zorganizowanie całego systemu i tych czterech podstawowych wymiarów tego, kim teraz jesteś, w jednym kierunku, jeśli to zrobisz, stanie się wszystko, czego sobie zażyczysz. Ale teraz, jeśli spojrzycie na swoje życie, na wszystko, czego pragnęliście do tej pory i to się stanie, zdobyliście to. Zdobyliście wszystko i wszystkich, których pragnęliście. Jeśli to wszystko znajdzie się dziś w waszym domu, czy będziecie potrafili z tym żyć? Bardzo ważne jest, aby nasze działania fizyczne, działania emocjonalne, działania mentalne i działania energetyczne były kontrolowane i właściwie kierowane. Jeśli tak nie jest, stajemy się autodestrukcyjni i to wtedy staje się również naszym problemem.
Technologia, która ma uczynić nasze życie pięknym i łatwym, stała się obecnie źródłem wszystkich problemów. Tak, że niszczymy podstawę naszego życia, którą jest planeta. A więc to, co powinno być dobrodziejstwem, my robimy z tego przekleństwo. To, co w ciągu ostatnich 100 lat przyniosło nam niesamowity poziom komfortu i wygody, w ciągu ostatnich 100 lat stało się również zagrożeniem dla naszego życia, tylko dlatego, że nie podejmujemy świadomych działań. Jesteśmy w kompulsywnym stanie działania. Więc organizowanie naszych umysłów zasadniczo oznacza przejście od kompulsywnego stanu działania do świadomego stanu działania. Zasada numer 3. Zaakceptuj trudne chwile. Coś wam powiem. Między tą radością a tym smutkiem jest troszkę tak, jak pomiędzy cyfrą 0 a cyfrą 1. Ludzie myślą, że między 0 a 1 właściwie nie ma nic. I bardzo często chcą podejmować decyzje zero-jedynkowe. Albo nie, albo tak. Natomiast znowu, życie takie nie jest. Bo zwróćcie uwagę, że między 0 a 1 tak naprawdę jest nieskończenie wiele liczb. Nieskończenie wiele liczb. Jak się to nazywa? Gęstość zbioru. Wiedziałem. Człowiek się całe życie uczy. Bo gdybyśmy przyjęli, że nie wiem, że ta liczba ma tylko 10 miejsc po przecinku, okay? To zobaczcie, między 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 1, a 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, które to jest blisko jedynki, prawda? Tu mamy blisko jedynki, tu mamy blisko zera. To zgodzicie się ze mną, że tutaj jest liczba n, która jest w sumie dość dużym zbiorem, prawda? A jeśli byśmy przyjęli, że 0 może mieć milion miejsc po przecinku, to między 0 a 1 jest nieskończenie wiele miejsc i nieskończenie wiele liczb. Co wam chcę w ten sposób powiedzieć? Chcę wam powiedzieć, że jeśli spodziewacie się w życiu radości tylko i wyłącznie tutaj, to się zawiedziecie, bo to jest ta jedynka i ona się zdarza w przyrodzie rzadko. Czyli rzadko w waszym życiu się zdarzy taka euforia, że po prostu padacie na kolana, płaczecie ze szczęścia i mówicie wszystkim, jestem najszczęśliwszym człowiekiem na świecie. Natomiast tak naprawdę wiecie, gdzie jest najwięcej momentów szczęśliwych między 0 a 1? Nie tu na górze, gdzie jest jedynka, tylko gdzie? Tutaj. Tutaj są te momenty. I teraz ja wam coś powiem. Życzę wam tego i byłoby bardzo fajnie, gdybyście też te momenty doceniali. Gdybyście uznali, że między 0 a 1 jest nieskończenie wiele liczb i przynajmniej połowa z nich oznaczają radość. Jest wielu ludzi, którzy nie będą cię wspierać w twoich celach, ale większość z nich jest tam z jednego wielkiego powodu. Nie widzą siebie robiących tego. Nie widzą siebie robiących tego. To jest jeden wielki powód. Innym powodem jest zazdrość. Kiedy stawiasz sobie te ogromne, chore cele i widzą, że je osiągasz, powiedzmy, że na przykład mamy rodzinę. Powiedzmy, że wszyscy jesteśmy tutaj wielką rodziną. Cała nasza trójka, cała nasza czwórka. Jesteśmy wielką rodziną i o każdym poranku ja wstaję i trenuję do mojego biegu. I widzicie, że wstaję o 4 rano, a wy wszyscy śpicie. A kiedy przebiegnę 30 km i wracam do domu, ty dopiero wstajesz. Jak będziesz się czuł sam ze sobą? Wiele razy, gdy jesteś ponadprzeciętny, to ludzie... Nazywam to miernością. Wielu naszych członków rodziny, wielu naszych przyjaciół jest po prostu przeciętnych. Zawsze znajdzie się kilku gości, którzy są nieprzeciętni, którzy chcą być lepsi, ale ty sprawiasz, że ten przeciętny facet czuje się z tym źle. Czy to twoja mama, twój tata, ktokolwiek, po prostu sprawiasz, że czują się okropnie. Byłem tam, mówię to z doświadczenia. Jeśli masz wokół siebie kogoś, kto stara się być lepszy, a ty nie masz takiego zapału jak oni, to ciągle przypomina ci o tym, jak bardzo jesteś do tyłu. Musisz sobie zdać z tego sprawę. Każdy, kto w twoim otoczeniu mówi, stary, weź się ogarnij, to oni mają problem. Bo wszystko, co próbujesz zrobić, to osiągnąć więcej. Jeśli to jest dla kogoś problemem, musisz spojrzeć na niego i powiedzieć, człowieku, ty naprawdę masz ogromny problem ze sobą, co nie? To jest o wiele głębsze, niż ci się wydaje. To leży głęboko w twojej duszy. Sposób, w jaki byłem w stanie się naprawić, był taki, że zobaczyłem, jak straszny byłem w stosunku do innych ludzi, którzy byli wspaniali. Byłem w stanie spojrzeć wstecz i powiedzieć, człowieku, nienawidzisz tego gościa, bo on jest świetny, a ty jesteś leniwy. Jesteś leniwy. On sprawia, że czujesz się beznadziejnie każdego pojedynczego dnia. To właśnie stąd to się bierze. Musisz wiedzieć, skąd się to bierze, by być w stanie to zwalczyć.
Zasada numer 5. Zadbaj o swoje środowisko. My żyjemy w takim społeczeństwie, gdzie jak ktoś ma tak zwaną porażkę, czyli co, robi jakieś przedsięwzięcie i rezultat końcowy jest inny niż założony, to bardzo wielu ludzi zaczyna wytykać go palcami, zaczyna pokazać, mówić, ha, to jest ten, któremu się nie udało, to jest ten, który nie wyszło, mu nie wyszło i tak dalej, i tak dalej. I to jest bardzo rozpowszechnione. Pierwszy krok w twoim życiu, jeżeli chcesz przestać bać się porażki, to zadbać o pewną higienę. Wywal z twojego życia wszystkich ludzi, którzy mają takie nastawienie. Wywal z twojego życia ludzi, którzy twoim kosztem będą sobie robić amatorską psychoterapię, dowartościowując się przez poniżanie ciebie, jeżeli coś ci nie wyjdzie. I teraz w tym wywalaniu musisz być bardzo konsekwentny, bo to jest wszystko jedno, w jakim związku prokrewieństwa i tak dalej jesteś, bo bardzo często bardzo destruktywną rolę odgrywają członkowie własnej rodziny. Więc tutaj pierwsza rzecz, wywal. Poszukaj sobie ludzi, którzy dużo w życiu przeszli, którzy dużo w życiu doświadczyli, którzy wiedzą, że w życiu zdarzają się rzeczy, które nam wychodzą i zdarzają się porażki. Szczególnie jeżeli dość ambitnie próbujemy różne rzeczy, no to wiadomo, że część rzeczy nie będzie wychodzić. Staraj się przybywać wśród takich ludzi i zobaczysz, to jest zupełnie inne nastawienie, zupełnie inna atmosfera i przestaniesz się bać tych porażek, tak zwanych porażek, bo powiesz, okej, dopóki te porażki nie są takie, że mnie zabiją, to jest po prostu kolejne doświadczenie i samo sobie nic złego. Zasada numer 6. Zacznij wymagać więcej od siebie. Jeżeli uważasz, że jest coś do zrobienia, że twój potencjał jest większy, że coś chcesz usunąć albo że chcesz coś dodać, to żeby zacząć robić to od razu, żeby nie czekać, żeby nie być w postawie człowieka, który musi czekać na to, że będzie jakaś tam wymówka i będzie 1 stycznia czy 31 grudnia i nie daj Boże jeszcze po pijaku podejmować te zobowiązania albo na kacu i tak dalej, kiedy jesteśmy w zupełnie innym stanie umysłu. To jest jeden element. W ogóle nie ma powodu czekać na nowy rok z tym, żeby zacząć wprowadzać zmiany. Zmiany, jeżeli są naprawdę ważne, trzeba wprowadzać od razu, nawet jeżeli to będzie minimalny krok. To jest pierwszy element. A drugi element, to nie chodzi, według mnie, nie chodzi tak bardzo o to, żeby stawiać sobie na przykład cele, tylko chodzi o to, żeby podnieść swoje własne standardy. To znaczy chodzi o to, żeby zacząć wymagać od siebie więcej, żeby zacząć postrzegać siebie jako osobę, która wymaga od siebie więcej i pewne rzeczy, jak to się ładnie mówi, nie licują z tym, kim my jesteśmy. I na początku robi się to trochę na wyrost. Natomiast w momencie, w którym ktoś na przykład stanie, wiesz, w slipkach przed lustrem, spojrzy i nie podoba mu się to, co widzi, to po pierwsze nie musi czekać na postanowienie noworoczne, tylko może zacząć robić już coś od razu, a po drugie po prostu może spojrzeć na to, może zacząć grać w tą wewnętrzną grę, gdzie spojrzy na to i powie, tak, nie będzie. W ten sposób to nie będzie wyglądało, dlatego że my mamy to, co tolerujemy. I są rzeczy, które są dla nas negocjowalne i są rzeczy, które są dla nas nienegocjowalne. Jeżeli tego typu na przykład ciało jest dla nas rzeczą, która jest nienegocjowalna, to zostanie zmienione. Znajdziemy taki czy inny sposób, znajdziemy takiego czy innego trenera, tą czy inną metodę, żeby to zmienić. Czyli nie chodzi mi według mnie tylko o stawianie samych celów, tylko o podniesienie standardów, które spowodują, że podnosimy wymagania. Dlatego że jeżeli ja pozostanę w tej samej postawie, w tych samych wymaganiach, będę miał dokładnie ten sam obraz siebie i postawię sobie jakiś wysoki cel, to dochodzi do zgrzytu, dlatego że ja nie wprowadziłem zmiany wewnętrznej i postawiłem sobie przed sobą tak naprawdę przeszkody, które być może nie będę mógł przeskoczyć. Jak przestać się przejmować opinią innych? Kurde, jakie to jest ważne, jakie to jest trudne. Czy to opinia rodziców, czy znajomych, czy anonimowych ludzi w internecie? To jest trudne, żeby naprawdę się tym kompletnie nie przejmować, ale wiecie co? Absolutna wolność to jest punkt w życiu, gdzie kompletnie się nie przejmujesz opinią innych, czy to pozytywna, czy negatywna. Jeśli pozytywne opinie cię jarają, to znaczy, że dalej się kierujesz swoim ego. Jeśli negatywne opinie cię ranią, to znaczy, że też ranią twoje ego. Trzeba się na tyle poznać, że ty wiesz dokładnie, kim jesteś, do takiego stopnia, że żadna opinia, pozytywna czy negatywna, nie wpływa na tą samą opinię, jaką masz o sobie, bo tylko ty wiesz na wszystkie szczegóły wszystkich swoich walk,
przeżyć ciężkich, pozytywnych tragedii życiowych. Nikt nie zna całego ciebie, nikt nigdy nie będzie znał, więc nikt tak naprawdę nie może mieć opinii, która jest dokładna i taka, co może albo cię obrazić, albo karmić twoje ego. Ale zajęło mi to, kurde, no powiem wam, całe życie, dopiero teraz dochodzę do takiego punktu, gdzie naprawdę mam taki dystans do siebie, że niezależnie to, co ludzie mówią, ja wiem, kim jestem, wiem, na co mnie stać i to jest najważniejsze, taka samo duma, nie wiem, czy jest takie słowo, ale być dumny z samego siebie. I to jest piękny cel w życiu, żeby zachowywać się w taki sposób, działać w taki sposób, gdzie ty jesteś dumny czy dumna z siebie. Zasada numer 8. Wyznacz odpowiedni kierunek działania. Wiele osób uważa mnie za człowieka sukcesu. Jednak niewiele osób wie, jak bardzo miałem parszywy start. Wychowywałem się w kawalerce 26-metrowej, gdzie nie było łatwo, bo mieszkaliśmy tam w czwórkę. A już w momencie, kiedy zostawił nas ojciec, jak miałem 10 lat, i momentami nawet nie było co jeść, to ukierunkowało mnie w dużym sensie w tym kierunku, żeby zrobić coś ze swoim życiem, bo nie chciałem żyć tak jak moi rodzice. I mama pchała mnie w miejscu takim, żebym szedł do szkoły średniej, która da mi stały zawód. Kierowała mnie do techniku elektrycznego, żebym był elektrykiem po prostu jak nasz prezydent, zarabiał pieniądze i żebym nie doświadczył nigdy więcej biedy. No jednak ja nie chciałem żyć jak moi rodzice. Chciałem czegoś więcej, bo ten jakby głód, to pragnienie bogactwa i czegoś więcej pchało mnie w kierunku takim, żeby zrobić coś ze swoim życiem, żeby założyć własny biznes. I takie pierwsze moje przygody z własnym biznesem były zaraz po szkole średniej. Bo szkole średniej, zaraz po liceum, chciałem założyć własny biznes i nie wiedziałem jeszcze, co mam robić. Jedyne, co umiałem, to tak naprawdę nic. Wiedziałem tylko, jak funkcjonuje sklep spożywczy, bo tam robiłem zakupy. Więc pomyślałem sobie, że otworzę sklep Żabka. Tak? Każdy z nas zna Żabkę, ale nie miałem też kapitału, żeby go otworzyć. I pomyślałem sobie, że zrobię to w oparciu o dodatek z Urzędu Pracy. I wtedy, jako absolwent szkoły średniej, to był może czerwiec, lipiec, złożyłem wniosek o dotację i tam mi powiedzieli, że w ogóle nie mam szans na tą dotację jej dostać. I dyrektor urzędu powiedział mi, słuchaj, zdobądź doświadczenie i może wtedy ci damy te pieniądze. Mimo tego, że to był program dla absolwentów. I to był dla mnie taki liść. I to mi wtedy pokazało, że no dobra, muszę zrobić doświadczenie i najlepszym doświadczeniem w biznesie to jest doświadczenie w handlu. Więc poszedłem do pracy jako handlowiec. I tam pracowałem 2 lata. Pracowałem w fajnych firmach, w korporacjach, gdzie miałem samochód służbowy. Miałem dobre zarobki. W wieku 22 lat moi znajomi koledzy zazdrościli mi pozycji, którą mam, bo oni musieli wyciągać pieniądze od rodziców na kieszonkowe. Tak? Ale ja w tej pracy się realizowałem, jednakże wiedziałem i patrząc na swoich szefów i będąc w tej pracy, czułem się ograniczony, bo czułem nad sobą taki szklany sufit. Pracując dla kogoś, wiedziałem, uświadomiłem sobie, że zawsze będę miał kogoś nad sobą, jakiś wielki tłusty tyłek, który będzie mi mówił, co mam robić, ile mam robić i za ile mam robić. I patrząc na moich przełożonych, widziałem lepsze samochody, lepsze wynagrodzenie, ale też widziałem większą zależność i całkowicie inne uzależnienie od pracy. I ja wiedziałem, że ta druga droga, którą podążam, nie doprowadzi mnie do miejsca, gdzie chcę dojść. Czyli wiedziałem, że jak będę wchodził po drabinach kariery, to mimo to nie dorobię się pieniędzy dużych. To, że ja niektóre rzeczy ogarnąłem i to wpłynęło na moje życie tak, że mam luzik, blusik, zero stresów, zero problemów, realizuję marzenia, no robię sobie co chcę z tą moją wyobraźnią, wynika z tego, że ja bardzo dużo wiedzy pochłaniałem. Gdyby nie pochłanianie wiedzy, nic by z tego nie było możliwe. A to zawdzięczam nieustannej nauce. No i jest taki banał, który pewnie znacie, że 10 tysięcy godzin do mistrzostwa. No i powiem wam, że ten proces, będąc na takich szkoleniach, czytając bardzo dobre książki i nie tyle czytając je, co analizując, bo jest kosmiczna różnica, kiedy wy sobie tak, o, przejdziecie przez książkę, jo, ale fajna, o, 4 godziny ją opierdzieliłem, brawo. Ale wy to musicie wszystko zapamiętać. I tu się rozgrywa ta gierka, kiedy coś zapominacie, coś wiecie, a coś praktykujecie. I teraz, żeby praktykować, wy tego, przynajmniej ja będę mówił tak jakby przez siebie. Ja bym...
tysiąca rzeczy nie praktykował, gdybym ja tego nie wałkował w kółko. Czyli jak z największym tłukiem pancernym, niektóre rzeczy ja musiałem powtarzać wiele, wiele, wiele razy, z różnych źródeł, z różnych stron, żeby to do mnie dotarło i mi się wbiło do tej mojej głowy na maksa. Także jak wy nie będziecie, w szczególności jako trenerzy mentalni przyszli, czy w ogóle dbanie o siebie, rodziny, obojętne, jak wy nie będziecie tego przynajmniej na początku orać jak zboże, codziennie, zakasać rękawy i uczyć się, uczyć się, uczyć się, to większość tych rzeczy będzie na takiej zasadzie, jak to właśnie u większości ludzi wygląda, że nie wiem, jadą na szkolenie, dostają fajną wiedzę, mówią wow, 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 a za tydzień już jest kaplica. Ludzie nie mają tej wiedzy fundamentalnej, jeżeli chodzi o rozwój duchowy, dlatego tak się dzieje, to jest raz. A dwa, nawet jak ją dostaną, to nie wbiją jej sobie do głowy tak mocno, żeby to zmieniło ich całe życie. Zasada numer 10. Zacznij się nudzić. Załóżmy, że w mieście otwiera się nowa restauracja. Jest taka grupa osób, która z samego tylko tego powodu do niej pójdzie. Mhm. Że jeszcze nigdy tam nie była i nie jadła. Ale jest taka grupa osób, która tam w życiu nie pójdzie właśnie dlatego. Czyli woli ciągle jeździć w to samo miejsce. To tym osobom polecamy wtedy nie przymuszanie się do nowych doświadczeń, bo tego nie przebijemy. To jest tak, jakby ktoś miał paniczny lęk przed lataniem, my mówimy daj spokój, szansa na to, że samolot spadnie jest mała i tak. Nie wyperswadujesz się takiej osobie. Wtedy tym osobom na przykład proponujemy, żeby odpoczęły i zaczęły się nudzić. Stan nudy jest bardzo ważnym stanem w życiu. Każdy go powinien doświadczać w miarę możliwości, kiedy tylko się da. Próbować z daleka usiąść od telefonu. W ogóle 3/4 osób badanych w Stanach Zjednoczonych mówi, że przez cały rok, przez całą dobę jest w takiej odległości od telefonu, że nie musi ruszać nogami, żeby do niego sięgnąć. Co powoduje, że jeżeli tylko doświadczymy nudy, to w tej samej sekundzie możemy ją jakby zatapetować, tak? Bo to nie jest tam nic z tego nie będzie, że my będziemy kciukiem machać, ale zatapetujemy to, że my się czymś zajmiemy. Więc gdybyśmy odstawili ten telefon w takiej odległości od siebie, że trzeba by po niego pójść i za każdym razem, jak mamy po niego pójść, je spróbować przez chwilę ponudzić, to wtedy mamy szansę, nasz organizm ma szansę sobie zadać takie nieświadome pytanie, co ja bym w ogóle chciał robić? I nagle się okazuje, że robimy jakieś zaskakujące dla siebie rzeczy. Na przykład człowiek bierze kredki i zaczyna poprawiać zdjęcia w magazynach prasowych, tak, że tam coś dorysowuje, nie? W związku z tym dopuszczenie tego momentu, w którym jestem wypoczęty oczywiście i trochę mam odjedzone, no bo jak nie, to wiadomo, człowiek od razu kima, ale i patrzę, co moje ciało zaczyna robić, albo co mi zaczyna wybijać, jaka muza się do mnie odzywa, jak jest zupełnie cicho, a jestem wypoczęty, to jest bardzo dobry patent. Ale od tego trzeba odrzucić te wszystkie zabawki, takie, które leżą w okolicy. Zasada numer 11. Zadbaj o sen. Badania pokazują, że te osoby, które śpią mniej niż na przykład 6 godzin dziennie, to też oczywiście zależy od preferencji, ale naprawdę wierzcie mi, że te 6 godzin to jest totalne minimum. To są osoby, które później dużo gorzej radzą sobie ze stresem, a on znowu bardzo mocno obniża samokontrolę, bo znowu wysoki poziom stresu powoduje, że my znowu koncentrujemy się nie na dalekosiężnych celach, ale na takich bardzo szybkich impulsach, czyli po prostu pojawia mi się myśl, zrób, nie wiem, odpocznij sobie, wejdź na Facebooka, obejrzyj sobie coś. No po prostu w ogóle nie zastanawiamy się nad tym, jakie mamy cele, co chcemy zrealizować, tylko po prostu reagujemy na to bardzo, bardzo szybko. Więc to jest jedna rzecz. Kolejna rzecz, osoby, które za mało śpią, są dużo bardziej takie reaktywne emocjonalnie. To są takie osoby, które bardzo łatwo wkurzyć. To są osoby, które się bardzo mocno dekoncentrują. Są takie bardzo mocno wrażliwe emocjonalnie, więc jeśli łatwo popadacie w jakieś konflikty, denerwujecie się, to bardzo możliwe, że właśnie jest to spowodowane zbyt małą ilością snu. Kolejna rzecz, na którą wpływa sen, to jest właśnie koncentracja uwagi. Nie ma mowy o tym, abyście z małą ilością snu byli skoncentrowani, a znowu, jak jesteście nieskoncentrowani, to tak jak już powiedziałam wcześniej, tak, nie ma mowy o tym, abyście mieli tutaj silną wolę, tak? Wszystkie badania pokazywały, tak, że wystarczy, że się zdekoncentrujemy i dużo łatwiej podpiszemy umowę, której byśmy nie chcieli. Jeśli się zdekoncentrujemy, tak, to momentalnie łatwiej sięgamy po coś słodkiego. To robimy różne rzeczy, których naprawdę nie chcielibyśmy nigdy zrobić, więc to jest bardzo ważna rzecz. Zasada numer 12. Żyj na własnych zasadach. Pieniądze nigdy mnie nie motywowały, jakby nigdy nie były dla mnie takim źródłem inspiracji i działania, aczkolwiek podpisuję się pod tym, co mój mistrz mówił, że nic tak nie pobudza kreatywności jak brak gotówki. Jak ci nagle brakuje pieniędzy, uruchamia swoją głowę, to nagle się okazuje, ojej, jest dużo możliwości. Ale mnie zawsze przyświecała taka myśl,
tyle potrzebujesz, tyle masz. Będziesz potrzebował więcej, będziesz miał więcej. Tak? Czyli jak nie wiem, pojawiały się potrzeby, to magicznie nagle z różnych stron przychodziły możliwości również zarabiania na te potrzeby. Tak? Ale zawsze się kierowałem bardziej potrzebami niż samymi pieniędzmi. Ale to jest mój model i on mi się sprawdził w życiu. Ale mogą być ludzie, którzy mają zupełnie inne podejście i odkryli w sobie, że fajnie się czują, jak przez 24 godziny na dobę z różnych źródełek płyną tam takie strumyczki i tworzą później rzekę pieniędzy, prawda? W związku z tym to wszystko nie jest takie oczywiste. Dopóki tego nie odkryjemy w sobie, to trochę żyjemy na zasadzie kopiuj-wklej, czyli kupujemy od kogoś i wklejamy w swoje życie. A potem czasami ludzie dochodzą do wniosku, że to nie jest ich pomysł na życie i chcą inaczej. Mhm. Ale to też jest trochę tak, że ludzi, których spotykasz po drodze, podglądasz i oni ci pokazują te różne możliwości. I to, kogo spotkasz, ma duży wpływ na twoje życie, ale ja głęboko wierzę, że to, kogo spotkasz, jest też wynikiem tego, kogo przyciągniesz. Ja na swojej drodze przyciągnąłem tych, którzy mówili, że obfitość to stan umysłu, tak? Czyli to twoje zadowolenie, to bogactwo, takie poczucie spełnienia i tego zaspokojenia również finansowego, to wszystko masz w głowie. To nie jest kwestia, ile masz tam zer na koncie. A jak ktoś spotkał jakiegoś wilka z Wall Street i ktoś go zafascynował zupełnie innym podejściem, to być może żyje według innego modelu. Nie ma, myślę, żadnego rozwiązania, które byłoby dobre lub złe. Zawsze mówię, że moje decyzje są najlepsze, bo są moje. I ważne jest to, żeby mieć takie poczucie, to ja je podejmuję, wiem, dlaczego je podejmuję. Jeżeli chcecie osiągać dane cele, czy to w szczęściu, czy w rodzinie, czy w biznesie, jak już zaczynamy być naprawdę świadomi, to wtedy trzeba się podrapać po jak macie brodę, po brodzie i się zastanowić, kim ja bym chciał być. Jak ja muszę mieć cechy osobowości, żeby osiągnąć ten cel. I teraz jak się zaczniecie przyglądać sobie, to stwierdzicie na przykład, że za często rezygnuję, nie podejmuję walki, przejmuję się problemami. No to teraz muszę być taką osobowością, która jest bezkompromisowa, czyli jak już sobie coś postanawiacie, to idziecie po prostu cały czas konsekwentnie do celu. I teraz tworząc takiego idealnego siebie, co jest, wiele ludzi w ogóle uważa, że nie ma ideałów, oczywiście, że są, sami dla siebie jesteśmy w stanie się stać ideałem, nie muszę być ideałem dla wszystkich, bo to jest niemożliwe, a dla siebie mogę się stać ideałem. Ja mogę wykreować w sobie takie nawyki, jakie chcę, żeby były. Ja mogę mieć w sobie bardzo dużo radości, miłości, luzu, fanu z tego, co robię. Nie przejmować się problemami. Traktować problemy jak wyzwanie. Ja mogę sprawić, że to moje życie naprawdę będzie ekscytujące. Bo ja się stanę w końcu idealny dla siebie. I teraz tu jest dla was takie właśnie bardzo dobre pytanie. Kim wy chcecie być? Co chcecie osiągnąć? Jakie są wasze cele i marzenia? Zasada numer 14. Praktykuj medytację. Kiedy my ćwiczymy medytację, to jest to taka nauka dla naszego mózgu, aby się nie gubić, nie tracić z oczu naszego celu. To jest pewien sposób na to, aby ćwiczyć naszą samokontrolę. Czyli jeśli ty siedzisz i chcesz skoncentrować się na przykład na tym, aby głęboko oddychać, to między innymi działa to tak fantastycznie właśnie dlatego, że koncentrujesz się na swoim celu i cały czas, mimo że, no wiadomo, myśli uciekają i non-stop gdzieś staramy się o czymś myśleć, bo tak jesteśmy też zaprojektowani, mózg cały czas myśli i non-stop przetwarza informacje, to mimo wszystko, jeśli to robisz, to bardzo mocno uczysz siebie, swoją silną wolę, samokontrolę do tego, aby robić to, co ty chcesz, a nie aby impulsy, które gdzieś tam pojawiają się z boku, kierowały twoją uwagą, kierowały tobą. Myślę, że pokonywanie siebie fizycznie jest czynnikiem numer jeden w życiu. To jest prawdziwe źródło, gdzie można naprawdę głęboko zanurkować. W życiu chodzi o samodyscyplinę. Chodzi o samodyscyplinę. Mamy tendencję do robienia rzeczy, które są łatwe. I to jest problem, bo nie nabieramy tej mentalnej twardości, tego mentalnego hartowania i to w rezultacie nic nie buduje. Trening jest miejscem, gdzie możesz zbudować to najszybciej, ponieważ jest on stały i daje ci natychmiastową informację zwrotną. Okej, może nie stracisz wagi tak szybko jak chcesz, ale ta dyscyplina, która się z tym wiąże, przynosi się na wszystkie aspekty twojego życia. I ludzie będą pytać, dlaczego ciągle ćwiczysz? Nie patrz w ogóle na to w ten sposób. To jest fundament życia.
kiedy patrzysz w lustro każdego ranka. Wszyscy patrzymy w lustro, aby się ubrać. Pójść do pracy, gdziekolwiek. Pierwszą rzeczą, jaką widzisz, jest odbicie. Jeśli nie podoba ci się to, co widzisz o poranku, to już przegrałeś wojnę. Nie chodzi nawet o to, żeby lubić to, co widzisz. Chodzi o to, żeby spojrzeć w lustro i zacząć czuć się inaczej. To odbicie to nie wszystko. Chodzi o to uczucie, które wraz z tym zyskujesz. Więc w życiu, po opuszczeniu domu, zaczyna się wojna. W domu masz trochę kontroli. I właśnie w nim musisz kontrolować to odbicie w lustrze. Tak zaczynasz swój dzień. I wtedy, wychodząc z domu, czujesz się dobrze, że możesz podjąć walkę. Ukształtowałeś mentalność do walki. I cała ta mentalność do walki pochodzi z treningów. Tego nie da się wyrobić czy znaleźć w biurze. Jeżeli chcesz się dowiedzieć więcej na temat zarabiania pieniędzy, to kliknij w odcinek na dole o Danielu Siwcu. Do zobaczenia tam. No i pamiętaj, że działanie jest najważniejsze.